Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Iwona Dziokik, jestem przedstawicielem Biura do Spraw Partycypacji Społecznej. Tutaj już mój przedmówca wiele powiedział na temat konsultacji społecznych. Ja chciałabym ten temat rozszerzyć. Chciałabym mówić o budżecie partycypacyjnym. Jest to forma konsultacji społecznej, aczkolwiek z zawartą umową społeczną między władzami miasta a mieszkańcami, że wnioski, które przejdą w wyniku głosowania, zostaną zrealizowane w procesie budżetu, w procesie budżetu partycypacyjnego. Doskonale wiemy, że konsultacje, jak już wcześniej zostało powiedziane, nie mają charakteru wiążącego. Budżet partycypacyjny ma charakter wiążący. W związku z tym jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji społecznej. Chcieliśmy otworzyć mieszkańców aktywizacja mieszkańców nie była celem samym w sobie. Chcieliśmy zachęcić mieszkańców do współdecydowania o wydawaniu środków publicznych i włączyć ich w ten sposób we wpływanie na kształt najbliższego otoczenia, współdecydowanie o swoich małych wspólnotach. Żeby budżet partycypacyjny był w pełni budżetem, w którym mieszkańcy mają udział w podejmowaniu decyzji, musi być również, mieszkańcy muszą wiedzieć, co mogą, jakie są zasady, jak to wszystko wygląda. Tak jak już wcześniej powiedziane zostało, może nie jesteśmy instytucją, która wie wszystko najlepiej, w związku z tym w pierwszej edycji, bo pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Łodzi odbyła się w 2013 roku, zleciliśmy tą akcję informacyjno-promocyjną organizacjom pozarządowym, które wywiązały się, wydaje mi się, ze swojego zadania w sposób bardzo dobry. Mieszkańcy doskonale zostali poinformowani o zasadach budżetu obywatelskiego, o tym, jak składać projekty. Został uruchomiony punkt informacyjny również ze strony urzędu. Jeżeli mi się uda przerzucić. Jeżeli... jednak urzędnicy nie bardzo technicznie sobie dają radę, bardziej tutaj jesteśmy praktykami. Wydaje mi się, że w zeszłym roku, po tych doświadczeniach zeszłorocznych, możemy stwierdzić, że budżet partycypacyjny, przynajmniej w Łodzi, był znakomitym narzędziem edukacji w dziedzinie samorządności. W zeszłym roku do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy 10 milionów ze środków publicznych. W tym roku dwa razy tyle. Do dyspozycji mieszkańców zostaje w tym roku oddanych 40 milionów, po 6 milionów złotych na realizację zadań w 5 rejonach miasta i 10 milionów na zadania ogólnomiejskie. Dlaczego taki podział? Żeby te zasady były przejrzyste, żeby mieszkańcy mogli w pełni współdecydować, podzieliliśmy Łódź dla potrzeb budżetu obywatelskiego na 5 rejonów. 5 rejonów, które mieszczą się w granicach dawnych dzielnic. Młodzianie utożsamiają się jednak z dzielnicami, pomimo że one już nie funkcjonują, ale wydawało nam się, że taki podział będzie najlepszy, najwłaściwszy. Zadania ogólnomiejskie, czyli takie, które nie są zlokalizowane na terenie danej dzielnicy lub przekraczają środki przeznaczone na zadania w poszczególnych rejonach. Tutaj właśnie jest ten podział. Na proces budżetu partycypacyjnego składa się zestaw zasad i wartości, które determinują autentyczne współdecydowanie mieszkańców o środkach z budżetu miasta. Tak jak już wcześniej powiedziałam, żeby rzeczywiście tak się stało, musi być wiążący wynik wyboru zadań. Czyli mieszkańcy, którzy złożyli swoje zadania, czy swoje propozycje zadań do budżetu obywatelskiego,
też lobbowali na rzecz wyboru tych zadań. My obserwowaliśmy ze swojej strony, jadąc przez miasto w zeszłej edycji, że mieszkańcy naprawdę włączyli się bardzo aktywnie w proces lobbowania. Widzieliśmy masę banerów, które zachęcały do wyboru tego konkretnego zadania, ale to już nie była rola urzędu, to już był proces, w który włączyli się sami mieszkańcy. Drugą zasadą, naszym zdaniem bardzo, bardzo istotną, jest przejrzystość i jawność procedury. My mamy zasady budżetu obywatelskiego. Według tych zasad i reguł są one spisane, są one wydawane również jako załącznik do zarządzenia. I według tych zasad prowadzony jest cały proces budżetu obywatelskiego. Również po zakończeniu budżetu obywatelskiego prowadziliśmy proces ewaluacji. Patrzyliśmy, co nam wyszło, co nam nie wyszło. Tutaj przy współpracy organizacji pozarządowych postaraliśmy się zmodyfikować te zasady, które no, naszym zdaniem były nie do końca takie, bym powiedziała, przyjazne mieszkańcom. Uprościliśmy formularz konsultacyjny, to znaczy formularz może ten, w którym mieszkańcy wybierali konkretne zadania. On jest prosty, przejrzysty. Są teraz rubryki na 5 zadań, bo mieszkańcy mogą wybrać w drodze głosowania 5 zadań z każdego z rejonów Łodzi i również 5 zadań lokalnych, więc żeby nie było sytuacji, że mieszkańcy nie wiedzieli ile. Tych zadań było bardzo dużo, bardzo wiele im się podobało. Stawiali dużo krzyżyków, przez co głos stawał się nieważny. Tutaj ten formularz konsultacyjny ma 5 pozycji. Mieszkańcy wiedzą, że tylko 5 zadań mogą wybrać. Urząd był i jest również takim pośrednikiem w wymianie informacji. Wiadomo, że wszystkie zadania, które zostały zgłoszone w trakcie trwania budżetu obywatelskiego, wpływały do Biura do Spraw Partycypacji. Wszystkie te zadania były opiniowane przez wydziały merytoryczne. Mieszkańcy w każdej chwili mogli do nas zadzwonić, mogli wiedzieć, co się dzieje z ich wnioskiem, mogli zostać skierowani do konkretnego wydziału, mogli monitorować cały proces przebiegu budżetu obywatelskiego. Również byli zapraszani na doraźną komisję do spraw budżetu obywatelskiego, gdzie właściwie ważyły się losy ich propozycji. Urząd również przeprowadził kampanię promocyjno-informacyjną. Była prowadzona kampania door to door z udziałem prezydenta miasta. Były liczne briefingi, konferencje prasowe, spoty telewizyjne, radiowe, internetowe, ulotki, plakaty. Został również uruchomiony mobilny punkt informacyjny do głosowania w autobusie. Chcieliśmy, żeby zarówno zasady, jak i akcja informacyjna była, jak tutaj mój przedmówca powiedział, krótka, zwięzła i naprawdę trafiała do mieszkańców. Wydaje mi się, właściwie w naszej ocenie, budżet partycypacyjny w Łodzi to jest nasz ogromny sukces. To jest 908 wniosków złożonych w trakcie budżetu, 759 zostało zaopiniowanych pozytywnie. Co świadczy o tym, że mieszkańcy naprawdę przemyśleli te zadania, które zgłosili do realizacji. To nie były zadania przypadkowe, to nie były zadania zgłoszone po to, żeby je zgłosić, ale rzeczywiście były to zadania przemyślane. Również głosowanie odniosło ogromny sukces. W procesie głosowania wzięło udział 129 tysięcy mieszkańców. My, żeby zapewnić możliwość głosowania różnym grupom społecznym, to głosowanie przeprowadzaliśmy na kartach papierowych, ale również w formie internetowej. 47 zadań wybranych do realizacji w trakcie budżetu obywatelskiego. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży sukces Łodzi.
Wydaje mi się, że to była taka prezentacja bardzo syntetyczna, krótka i zwięzła. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja tylko jedno słowa chciałam powiedzieć. Rzeczywiście budżet wspaniale przeprowadzony, wszystko realizacja okrutna. Pani prezydent powiedziała, że do końca marca, bo ja reprezentuję domy dziennego pobytu z jednego, do końca marca, bo żeśmy akurat w programie, żeśmy mieli, wygraliśmy, mieliśmy dostać komputery, dostaliśmy owszem, ale internetu do tej pory nie dostaliśmy. Koniec marca miała, pani prezydent oficjalnie mówiła na spotkaniu. Jest początek maja, nawet nikt nam przepraszam nie powiedział. A my starzy ludzie, chcemy troszeczkę szacunku. I my głosujemy. Cóż, jeżeli mogę się odnieść do wypowiedzi, ja bardzo przepraszam, jeżeli ta umowa w pełni nie została zrealizowana. Tylko proszę pamiętać, że realizacja budżetu obywatelskiego to jest okres roczny. W ciągu roku pewne rzeczy zostają zrealizowane. Trudno mi powiedzieć, dlaczego ten internet nie został już podłączony, ale ze swojej strony przepraszam. Tak, ale był termin wyraźny. Ale na ten rok budżet obywatelski nie był dokładnie określony, nie wiemy. Budżet obywatelski na ten rok to jest kwota 40 milionów złotych. Tak jak powiedziałam, po 6 milionów na każdy z rejonu Łodzi, 10 milionów na zadania ogólnomiejskie. Do 28 maja zbieramy wszelkie propozycje zadań do realizacji w tej edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszam. Do kiedy? Do 28 maja.